Where do you put your hands when you play chess? Szachista Garry Kasparow wygrywał jeden turniej za drugim. Potem arcymistrz zamienił szachownicę na inne pole bitwy, scenę polityczną. Stanął na czele opozycji. Masza Nowikowa i Allard Dettinger towarzyszyli byłemu szachiście w czasie jego zaciętej walki o urząd prezydenta. Dostaniemy wyniki? Dobrze. Świetnie, dziękuję. Przekażą. Dzisiaj mówimy o tym, że w innej Rosji rozpadło się przymierze. Intelektualistów z działaczami. W Solidarności na przykład działali i robotnicy, i intelektualiści. Michnik tam był i Wałęsa. Wałęsa, Michnik, Geremek, wielu intelektualistów. Kościół też się zaangażował. Najważniejsze jednak było to, że lewicowi intelektualiści wspierali ruch robotniczy. Nasi intelektualiści trzymają się z boku. Kandaurow coś zdecydował? Poprze nas. Mamy 300 ludzi. Porozmawiam z nim, jak będzie w Moskwie. Dobrze. Dziękuję. Chyba pojechał w teren. Dadzą mi jego numer telefonu. Inna Rosja Kasparowa. Co tu się dzieje? Robią podkop? Światła nie ma. Nie ma i nie będzie. Mamy świece? Chcę podkreślić, że jeśli na konferencji w Jekaterynburgu zjawi się mniej niż 50 ludzi, to cały wysiłek pójdzie na marne. To trzecie co do wielkości miasto w Rosji. Ważne, żeby na konferencję przyszło co najmniej 100 ludzi. Jeśli zjawi się tylko 35, będzie to śmieszne i niepoważne. Co da się zrobić w tydzień? Wiem z doświadczenia, że nie wszyscy, których zaprosiliśmy, przyjdą. Poza tym wszystko jest gotowe, ludzie przygotowani, prasa zawiadomiona. Cały czas analizuję swoje posunięcia. Potrafię dostrzec własne błędy. Szachy mnie tego nauczyły. Zastanawiam się, czy podjąłem słuszne decyzje. Oczywiście w tych trudnych warunkach, w jakich pracujemy, nieraz przychodzi mi toczyć wewnętrzne boje. W 2000 roku, kiedy Putin objął władzę i zaczęła się druga wojna czeczeńska, zniesiono wolność prasy. Stało się jasne, że rodzi się dyktatura autorytarna. Zaczęło mi to doskwierać. Z początku się wahałem, miałem wątpliwości. Czułem jednak, że narasta we mnie niezadowolenie. Sięgnęło ono zenitu w czasie pamiętnego oblężenia teatru w Moskwie.
Byłem wtedy na olimpiadzie szachowej w Bledzie, w Słowenii. Przedstawiciele z krajów byłego ZSRR nie wierzyli, że władze zdecydują się na oblężenie teatru. Okazało się, że byli w błędzie. Po wydarzeniach w Biesłanie miara się przepełniła. Stało się jasne, że rządzą nami mordercy, którym jest wszystko jedno. Trzeba było coś zrobić. Biesłan przesądził o wszystkim. Już wcześniej wiedziałem, że muszę działać. Teraz stało się jasne, że trzeba to zrobić szybko, ponieważ sytuacja jest katastrofalna. Chciałem wygrać turniej w Linares, żeby mieć na starcie mocną pozycję. I zwyciężyłem. Grałem świadomy, że to mój ostatni turniej. Mama też to wiedziała. A mój trener, Yuri Dohoyan, pewnie się domyślał. Przegrałem ostatni mecz, ale turniej wygrałem. Myślami byłem już gdzie indziej. Garrigo poznałem w 1980 roku na olimpiadzie szachowej na Malcie. Miałem 17 lat. Dość długo, od 1996 do 2003 roku, zajmowałem się projektem Kasparowa dotyczącym gry w szachy przez internet. Wtedy jeszcze nie byliśmy przyjaciółmi, raczej kolegami, ale mieliśmy dobre relacje. Klara Szagenowna, matka Kasparowa, zapraszała mnie na rodzinne uroczystości. Komuś takiemu jak Kasparow trudno znaleźć prawdziwych przyjaciół. Większość ludzi chce się z nim zaprzyjaźnić tylko po to, by coś zyskać. Tak bywa, gdy ktoś jest znany i bogaty. Wiele podróżujemy. Przez ostatnie półtora roku odwiedziliśmy około 30 regionów, poczynając od Władywostoku na wschodzie, a kończąc na Kaliningradzie na zachodzie. Objechaliśmy wszystkie ważne ośrodki Federacji Rosyjskiej. W sytuacji, gdy telewizja państwowa jest podporządkowana Kremlowi, jeśli chcemy opowiedzieć o naszej partii i celach, musimy osobiście spotkać się z wyborcami. Nam приходится вести такое прямое общение с гражданами. Temperatura na zewnątrz minus 25 stopni. Wylądowaliśmy na lotnisku Murmańsk. Prosimy pozostać na miejscach i nie rozpinać pasów do momentu, gdy zgaśnie sygnalizacja. To moje przemówienie? Trochę dziwne. Sam zdecydujesz, co powiesz. Przygotowaliśmy tylko ogólny zarys. Dziękujemy, że pan przyjechał. Mamy dla pana prezent. Ciepły i smakowity. Mogę pana o coś spytać? Wystartuje pan w wyborach prezydenckich? Trudne pytanie. Naród tego potrzebuje. Musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Nie jestem pewien, czy to, co proponujecie, zapewni nam zwycięstwo. Samodzielnie nikt nie da rady wygrać. Dzień dobry. Witam na regionalnej konferencji Innej Rosji.
To moja druga wizyta w Murmańsku. Nasz ruch nie może ograniczać się tylko do Moskwy. Powinien zrzeszać przedstawicieli różnych regionów. Bez ich wsparcia nie rozwiążemy problemów tego kraju. Nie zamierzamy ustąpić Norwegii w sprawie połowu ryb. Jak pana zdaniem rozwiązać ten gospodarczy konflikt? Czy sądzi pan, że w obronie interesów naszych rybaków powinniśmy dążyć do konfrontacji? Racja. Ludzie w innych częściach kraju borykają się z takimi problemami jak wy tutaj, na tej sali. Odbyłem wiele spotkań od Władywostoku po Kaliningrad. Ludzie zadają podobne pytania. Wy pytacie o ryby, we Władywostoku o drewno, w Jakucji o diamenty, w Krasnodarsku o ziemię. Wszyscy wiedzą, że rząd nie broni interesów obywateli. Nie jesteście odosobnieni w swoich kłopotach. Tak jest wszędzie. To wina autorytarnego reżimu lub, jak to dumnie nazywają, wertykalnej władzy. Polega ona na tym, że rozkazy przychodzą z góry, a pieniądze płyną do góry. Dlatego nic nie zostaje dla obwodu murmańskiego czy kraju krasnodarskiego. Wszystko płynie do centrali. Ona wszystko kontroluje. Na tym polega istota władzy wertykalnej. Nasz kraj podzielił się na dwie części. Bogatą Rosję, którą widzimy w państwowej telewizji. Te Rosje chętnie pokazują zagraniczne media. Żyje w niej 15% populacji, 20 milionów mieszkańców. To sporo, więcej niż na Białorusi i trzech nadbałtyckich państwach razem wziętych. Ta Rosja ma wszystko. Ekskluzywne sklepy, klasę średnią, przyzwoity poziom życia. Kłopot w tym, że jest też inna Rosja, licząca 120 milionów mieszkańców. Ale jej nikt nie potrzebuje. Precz z inną Rosją. Druga Rosjo, koniec z tobą. Dolary Busha nie pomogą. Dolary Busha nic ci nie dały. Twojego rozpadu nie powstrzymały. Limonow, Kasparow, Kasjanow. Przyroda nie zna większych patafianów. Jedziesz do Petersburga, czy nie? Makagonow na pewno nie pojedzie. A Konopliow? To twój bilet? Tak. Kto ci go dał? Nie, kto miał mi go dać? Kurocina ma numer 70. Ona też nie jedzie. Tutaj. Przewróćcie to. Złapcie się razem. Stary niedźwiedź mocno śpi. Skandal. Nie dajcie się sprowokować. Rosja bez Putina. Rewolucja. Potrzebujemy innej Rosji. Gratuluję wam najwspanialszego zwycięstwa. Zwycięstwa nad własnym strachem. Dziś dowiedzieliśmy, że jesteśmy godni naszego kraju.
Nie przestraszyliśmy się. Ruch będzie rósł w siłę. Kasparow wygra. Wzrosną nasze emerytury. To nasze pierwsze zwycięstwo. Małe, ale bardzo ważne. Z każdym dniem będzie nas więcej. Zostały nam do zrobienia jeszcze 364 kroki. 2 marca 2008 musimy wygrać. Musimy zbudować inną, naszą, uczciwą, nieskorumpowaną, wielką Rosję. Jeśli będziemy trzymać się razem, nic nam nie zrobią. Przeszliśmy dziś przez cały Newski Prospekt, choć burmistrz mówił, że nam się to nie uda. Chcemy innej Rosji. Co oni wyprawiają? Pomocy! Co oni robią? To przecież nasi rodacy. To nasze miasto. Przestańcie. Wynoś się stąd, kanalio. Widzisz swoich rodaków. Wynocha. Faszyści. Co oni robią naszemu parlamentarzyście? Brońmy go! Biją nawet wojennych weteranów. Co im tam parlamentarzysta? Jeśli jesteś Rosjaninem, to zachowuj się jak Rosjanin. To stary człowiek. Przeżył blokadę Leningradu. Co wy mu robicie? Macie bronić Rosjan, a wy nas niszczycie. Co z was za ludzie? To nasza praca. Złą pracę wybraliście. Podam przykład z turnieju, w którym grałem z Karpowem i zdobyłem tytuł Mistrza Świata. Po wygraniu pierwszej partii wszystko wskazywało, że wygram kolejną. Jednak przegrałem. Trzecia skończyła się remisem. A potem znów przegrałem. Zrobiło się nieciekawie. Żeby zostać mistrzem, musiałem wygrać jeszcze dwie partie. Walka była zacięta, ale znów zremisowałem. A potem Karpow zaczął ziewać, popełnił poważny błąd i zostałem mistrzem. To pokazuje, jak ważne jest nastawienie. A obecne nastawienie jest takie, że trzeba zniszczyć wertykalną władzę. Ludzie u władzy nie mają planu, jak ją utrzymać. Gra się po to, żeby wygrać. Za zwycięstwo.
Jak Dasza? W porządku. Nasza córka ma już 4,5 miesiąca. Rośnie jak na drożdżach. Jest bardzo wesoła, ma bujną czuprynę. Nie kruczoczarną, ale ciemną. Jak jej na imię? Aida. Aida Garjewna. Staramy się chronić życie rodzinne. Dom jest naszym azylem. Tu odpoczywamy, słuchamy muzyki, czytamy książki. Rozsłabiasz się, można kupić tam jakiś dysk, przeczytać tam książkę, która ci podoba. To pomaga scementować związek. Jedynstwo zachowuje. Ja w Spitzbergu, tak? Urodziłam się w Sankt Petersburgu. Tu się poznaliśmy. Mamy też dom w Moskwie, sporo podróżujemy. Moja mama mieszka tutaj. Wiele mnie łączy z tym miastem. Wolę Petersburg, jest bliższy mojemu sercu. Moskwa jest chaotyczna, nie czuję z nią więzi. Mój mąż, jego mama i krewni, wszyscy są stamtąd. Dlatego mamy tam dom. Nie chcemy stale żyć w strachu, ale wiemy, że jesteśmy narażeni na prowokacje i niebezpieczeństwo. Choć ochroniarze nie obronią nas przed wszystkim, to czujemy się z nimi bezpieczniej. Dzięki Bogu stać nas na ochronę. To ważne, zwłaszcza teraz, gdy mamy dziecko. Oboje z Garim wiemy, że zagrożenie jest realne. Tym bardziej, że żyjemy w państwie, w którym nie można ufać milicji. Nawet w czasach ZSRR było bezpieczniej. Mam świadomość zagrożenia. Może silniej to odczuwamy, ponieważ Gari działa w opozycji. Często mówi, każdy kolejny dzień, który przetrwała opozycja, to krok naprzód. Już nie pada. Słucham? Ale znów będzie. Chcesz wracać? Nie ma sensu nigdzie chodzić, bo i tak zaraz będzie padać. Dwoje najbliższych mi ludzi to mama i Dasza. Ufam im bezgranicznie. Nie mam przed nimi tajemnic. Ich wsparcie jest ważne. Grali tutaj w piłkę i stłukli najładniejszą figurę. To był pionek w spódniczce, czeski wyrób ze szkła. Tak dokazywali. Mama zawsze mówi, i żona też to wie, że jestem gotów szczegółowo omawiać różne sprawy, ale decyzję podejmę sam i jej nie zmieniam. Wtedy można mi tylko pomagać. Mama zawsze mnie wspiera. Bywa, że długo się waham, ale gdy coś postanowię, to tak ma być. Potem to realizujemy. Teraz mam Daszę. To dla mnie bardzo ważne. Bardzo mnie wspiera. Jest świadoma ryzyka, na jakie jesteśmy narażeni.
В общем, это тоже особое испытание, особенно когда, например... Miała już ciężkie przeżycia. Na przykład, gdy zatrzymali ją z córką w czasie odprawy celnej w Sankt Petersburgu. A wszystko tylko dlatego, że ona i dziecko noszą nazwisko Kasparow. Dasza jednak wie, że tak musi być. Nie ma rady. To nasza droga. Nie, drugiej Rosji! Chcemy Rosji i Putina. Limonow, Kasparow, Kasjanow. Wynocha do Stanów. Przeczytajcie. Jesteście z Młodej Gwardii? Nie, jesteśmy z organizacji Nasi. Wszędzie za nim jeździcie? Nie wiadomo, czemu to robią. Nie mają racjonalnych podstaw. To walka dla samej walki. Pewnie to jakieś zaburzenie psychiczne. Gary Kimowicz ma paranoję. Myśli, że jesteśmy agentami Kremla. Dokąd pan idzie? Proszę oddać mi paszport. Niech pan przyniesie nasze paszporty. To zdążymy na samolot. Wpierw proszę oddać paszport, potem pogadamy. Niech pan odda paszport. Nikogo nie obchodzi, co pan chce powiedzieć. Dokąd pan nas prowadzi? Nielegalnie zabrano mi paszport. Żądam zwrotu. Dokąd idziemy? Niech pan przyniesie paszporty. Teraz nie chcą nas przepuścić. Może każą wam strzelać? Nie ma pozwolenia. Na razie. Dobrze, Michaile Michałowiczu. Też życzę powodzenia. Niech pan uważa na siebie. Zjawili się tu nie wojskowi, lecz panowie w cywilu. Jeden wyraźnie pokazał, tych nie wolno wpuścić do samolotu. Zawiśliśmy między niebem a ziemią. Byliśmy w hali odpraw bez paszportów. Podchodząc do stanowiska odprawy, wiedzieliśmy, że nie pójdzie gładko. Obok pani sprawdzającej bilety siedział major milicji. To dość niecodzienne. Miał przy sobie listę podejrzanych pasażerów. Sprawdzał nasze paszporty, porównując z listą. Jak się spodziewaliśmy, trwało to, dopóki nasz samolot nie odleciał do Samary. Było jasne, że niczego się nie boją. Mieli carte blanche. Sala kosztuje 40 tysięcy rubli. Dodatkowo nagłośnienie 1500 dolarów. Albo więcej. To drogie miejsce. Jest tam ogród zimowy. Nadaje się na konferencję? Czemu nie? Wezmą nas za bogaczy. Mamy jeszcze do wyboru Muzeum Politechniki. Będzie 7 ludzi z Chabarowska i 7 z Primoria. Za każdego trzeba zapłacić 1500 dolarów. Możemy dostać 50% zniżki. Tak, będzie jeszcze 7 naszych z Dalekiego Wschodu. Nie za późno, żeby dzwonić na Daleki Wschód? To zaraz zadzwonię. Bardzo dziękuję. On tam jest? Jest u siebie, w Błagowieszczeńsku. Tam jest o 6 godzin później, chyba o 6. W Irkucku o 5, to tam będzie o 7. Debaty idą dobrze. Wszyscy są jednomyślni. 997. Teraz zadzwonię. Mam kilku towarzyszy broni. Najwierniejszy jest Denis. Znamy się ponad 10 lat. Odgrywa kluczową rolę. Czuwa nad wszystkim. Co ważne, nasze mamy razem pracowały. Mama Denisa też zajmowała się szachami. Była trenerką radzieckiej drużyny kobiecej. W Zjednoczonym Froncie Obywatelskim są teraz ludzie, z którymi dobrze mi się pracuje. Powstał zgrany zespół, ale sytuacja nadal jest trudna. Dla wielu to zbyt ryzykowne.
с дополнительным на разе не ма жадных корыстей. Плюсов немедленных и никто не ве, как то се скончи. Известно, в общем-то, чем для них, на них это все кончится. Хотеме России Путина. Мы выиграли тендер на Олимпиаду в Сочи. В Сочи отбędą się igrzyska zimowe. Podoba nam się nasze życie, ale są ludzie, którzy chcą wszystko zepsuć, zniszczyć nasz kraj za pieniądze Ameryki. Dlatego zebraliśmy się tu, żeby protestować przeciw innej Rosji. Nie dla innej Rosji. Jesteśmy nowym narodem. Idziemy naprzód. Rosja to my. Kochamy Rosję. W szachy lepiej graj. Rosji nie sprzedawaj. Paszport proszę. Nie mam. Ktoś musi potwierdzić pana tożsamość. Niech któryś z pana ludzi tu podpisze. Chciałem wziąć paszport, ale... Wyniki nie są z góry znane. W naszym państwie to coś nowego. Komisja skrutacyjna podliczyła głosy. Oddano 498 głosów. W pierwszej turze wygrał Gary Kasparow. Co się dzieje? Nie mam przy sobie listy. Jak to? Kasparow zdobył 379 głosów. A pozostali? Zaraz przyniosę listę. Nie zatwierdzimy protokołu. Co to za wygłupy? Nie cieszysz się? Jasne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Jestem przekonany, że ludzie, którzy zrobili już pierwszy krok, którzy przezwyciężyli strach, którzy uczestniczyli w marszach protestacyjnych i walczą na co dzień w swoich regionach i miastach przeciw korupcji i przestępczemu reżimowi, ci ludzie się nie wycofają. My jesteśmy tymi ludźmi. Oprócz nas nikt nie zbuduje innej Rosji. Dziękuję. Dzwoniłeś do mojej mamy? Jeszcze nie. Leosza, zadzwoń do Klary Szagenownej. Powiedz jej, że przyjechaliśmy. Już dzwoniłem. Dzwoniłeś? Zaraz napijemy się herbaty. Ostrożnie z herbatą. Słucham? Musimy być ostrożni z herbatą. Tutaj jest radioaktywna. Młoda gwardia cię nie chce. Język ci butem przydepcze. Mamy dla pana prezent. Najdłuższy język dla największego populisty w kraju. Twoi przywódcy słali forsę do Ameryki, gdy ja grałem dla Rosji. Ale Ameryka panu płaci. Kłamiesz, kłamiesz. Posłuchaj, synku. Wiem, że cię szkolili, jak być draniem. Ale kiedy dorośniesz, zrozumiesz, że nie warto. Jest pan największym kłamcą, dlatego to panu dajemy.
To ty jesteś kłamcą, synu. Naucz się, jak zwracać się do starszych. Jeśli chodzi o służenie Ameryce, to twoi szefowie to robią. Klika Gryzłowa, Mironowa i Putina. Reszta złodziei wysyła do Ameryki miliony rosyjskich dolarów z naszego funduszu stabilizacyjnego. Ja służę swojemu krajowi, a ty złodziejom. Pana kraj to Ameryka? Nie, Rosja. Grałem pod tą flagą przez 25 lat. Dziś gra pan dla Ameryki. Tak ci wmawiają. Masz mętlik w głowie, synku. Nie sprzedamy Rosji. Ktoś z was studiował ekonomię? Grał pan w szachy z Bushem? Ograł go pan? Pytałem o coś. Ja też. Studiowałeś ekonomię? Nigdy nie sprzedamy Rosji. Sprzedałbyś nawet za 100 rubli, nie mówiąc o 100 dolarach. Sprzedałbyś byle komu. Jutro pójdziesz pod flagą Sprawiedliwej Rosji. Nie, my jesteśmy Młoda Gwardia. Słuchasz tylko rozkazów. Znasz na wszystko odpowiedź? Kogo wybiorą na prezydenta w 2008? Kiedy? W marcu 2008. Rosjanina. Nazwisko. To się okaże. Powiedziałeś, że wiesz wszystko. Powiedziałem, że to się okaże. Kogoś wybierzemy. Ty zagłosujesz zgodnie z rozkazem. Robisz, co ci każą. Jesteś zerem. Masz puste spojrzenie. Pan nas obraża. Rosja nie nas sprzedasz. Chyba każdy może wejść. Przechodź. Jestem w Czelabińsku liderem Młodej Gwardii i Partii Zjednoczona Rosja. Wyjaśnię, na czym polega kampania wyborcza Zjednoczonej Rosji. Najważniejszy jest oczywiście plan Putina, ale omawianie go mogłoby okazać się trochę nużące. W warunkach, w jakich działa opozycja, wypieranie się błędów nie wyszłoby nam na dobre. Wiele byśmy na tym stracili. W najlepszym razie byłby to krok w tył. W najgorszym położyłoby to kres naszym opozycyjnym działaniom. Być może nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wyboista będzie droga, którą wybraliśmy. Nigdy się nie łudziłem, że pod naszym naciskiem władza podejmie działania w kierunku zmian. Pomyślność dla rodziny. Jesteśmy z pana dumni. To były jeszcze dzieciaki. Prawo zabrania, żebyśmy zaatakowali pierwsi. U nas ochroniarze mają ograniczone pole działania. Nie mogę pierwszy uderzyć. To wbrew prawu. Kiedy wrzeszczą, to aż mnie ręka świerzbi. Ale mogę jedynie poprosić, żeby się odsunęli. Nie wolno tknąć nieletniego. Możemy się wyżyć na worku treningowym. Albo na sobie nawzajem. A w czasie demonstracji w Moskwie nie mieliśmy wyjścia i milicja nas aresztowała. Przynajmniej udało nam się uchronić Kasparowa przed pobiciem. Najważniejsze, żeby cały i zdrów wrócił do domu.
Wszystkich nas aresztowali i sądzili. Pułkownik krzyczał: dorwijcie go i jego ochroniarzy. Oni wiedzą, że nie jesteśmy mięczakami. Dlatego powiedziałem milicjantowi, że pójdziemy z nimi spokojnie. Powiedziałem mu: możesz mnie przytrzymać za rękę, nie będziemy stawiać oporu, tylko nie ruszajcie Kasparowa. I tak się stało. Jeśli wzywasz ludzi, by poszli na demonstrację, musisz iść z nimi, nie ma wyjścia. Jasne, że to nic przyjemnego, iść na demonstrację, wiedząc, czym to się może skończyć. Kiedy jednak występuję w radiu Echo Moskwy i wzywam mieszkańców stolicy czy Sankt Petersburga, żeby poszli na marsz, muszę iść z nimi. Choćbym nie wiem, ile zapłacił ochroniarzom, nie zaryzykują, jeśli nie wierzą w to, co robię. Wiedzieli, że ich aresztują, tak jak mnie. Wszyscy przez to przeszli. To są byli oficerowie. Dlatego ta decyzja nie przeszła im łatwo. Gdyby nie podzielali moich poglądów i nie walczyli o to samo, nie zrobiliby tego. Sami zdecydowali. Po tym, jak ich aresztowano 24 listopada, postanowili mimo wszystko zostać ze mną. Rosja bez Putina. Wolność dla więźniów politycznych. Na prawo. Idźcie pracować na roli. Kraj potrzebuje żywności. Czemu zajmujecie się czymś tak niegodziwym? Rzućcie tę robotę i weźcie się za coś pożytecznego. Zabierz swoje psy. Uwolnić Kasparowa, Kozłowskiego, Awierina. Kasparow jest chlubą Rosji. Zgodnie z prawem zorganizowałem jednoosobową pikietę. Będą pytać, co pan tu robi. Domagam się uwolnienia Kasparowa. Zna pani Anatolija Karpowa? Rozmawiałem z naczelnikiem. Powiedziałem, że nie chodzi o politykę, lecz o chęć spotkania się z człowiekiem, który, łagodnie mówiąc, znalazł się w trudnej sytuacji. Chcę się dowiedzieć, jak się miewa i jak go traktują. Dałem mu magazyn szachowy, żeby się nie nudził.
решение 26 ноября. Decyzja sądu z dnia 26 listopada. Kasparow naruszył prawo o zgromadzeniach publicznych. Kasparow nie miał zezwolenia odpowiednich władz na zorganizowanie marszu. Po uważnym i wnikliwym rozpatrzeniu sprawy oraz zapoznaniu się z pełną dokumentacją, sąd uznał go winnym stawianych zarzutów przez naruszenie rosyjskiego prawa o zgromadzeniach publicznych. Kasparow usматривается нарушение установленного порядка организации шествия, поскольку в нарушении требований закона данное публичное мероприятие не было согласовано соответствующим органам исполнительной власти субъекта федерации. Организовав данное публичное мероприятие в виде шествия, Каспаров как организатор не выполнил юридически значимые обязанности, а именно законности его проведения, чем нарушил установленный порядок, а также совершил действия, направленные на Sporo się wyjaśniło. Wielu ludzi odwróciło się ode mnie. Jest mi teraz lżej. Takie sytuacje są potrzebne, żeby rozpoznać pasożyty w swoim otoczeniu. Aresztowanie i 5 dni w więzieniu były dla mnie ważnym przeżyciem. Po powrocie spytałem matkę, kto dzwonił, a kto nie. Taki moment sprzyja, żeby podzielić świat na czarne i białe. Można różnie oceniać to, co robię, ale pewni ludzie powinni zadzwonić. Nie zrobili tego, więc wykreśliłem ich z życia. Lepiej się z nimi nie zadawać. Karpow postąpił chwalebnie. Wsparł mnie w trudnym momencie. Tym czynem odkupił wszystko złe, co zrobił w przeszłości. W 5 tygodni nie da się zebrać 2 milionów podpisów, mając 5 milionów dolarów. Wszyscy tutaj to wiedzą. Przestańcie gadać bzdury. Czego mamy się bać? Oni fałszują podpisy. Powtarzam, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Niepotrzebne mi te podpisy. Nie zamierzam dokarmiać staruszków i studentów. Oni zbierali podpisy. Nikt nigdy nie zbierał. Przestań, Lena. Wszyscy wiedzą, co to znaczy zebrać 2 miliony podpisów w 4 tygodnie, z których 3 przypadają na okres urlopowy. Potrzebujemy rzeczywistych zwolenników. Zasady prowadzenia kampanii prezydenckiej, jak ją szumnie nazywają, nie dają nam realnej szansy, żeby w niej uczestniczyć. Ale 3 marca inna Rosja wystąpi i powie, co myśli o tej farsie, którą Kreml organizuje 2 marca. 3 marca w Moskwie, w Sankt Petersburgu i innych miastach pójdziemy na marsze protestacyjne. Uważamy to za nasz obowiązek. 3 marca to ważna data w historii Rosji. To ostatni dzień panowania dynastii Romanowów. Car Michał II przekazał władzę Zgromadzeniu Konstytucyjnemu. To dobry moment, by odświeżyć stare hasła. Precz z autokracją i sukcesją. Władza dla parlamentu. Historia się powtarza. Да, конечно, да.
какую угодно. Wersja polska dla telewizji Planet, Start International Polska. Tekst Edyta Czerwonka. Czytał Ireneusz Królikiewicz.